Tupimy go zaraz. Dobra. Posłuchał. Hej, cześć, siemanko, ja jestem Random i witam was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszego epickiego The Forest razem z Pawełkiem. Tak, Paweł, to jest ten moment. Tak, przepraszam, byłem skupiony na brak paliwa, co? Jaki brak paliwa? Paweł, to, co on ma na głowie? Co on mi tutaj? Widziałeś to? On jakiś cyborgowaty jest taki. Nie wiem. Dobra, już zdech. Nie interesuje mnie to. Dobra, to dasz radę z tamtym, ja je zaniosę. Czekaj, ja biorę ten. Dasz radę z tamtym, ja stąd pójdę. Bo wiesz, ja żelazko na gazie te sprawy. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym randomowo-pawełkowym odcinku. Tym razem zaczynamy od tego, że będziemy bić kanibale, ale plan na dzisiejszy odcinek jest zupełnie inny. Co? A dobra, mam. Dobra, nic. Zgubiłem ognisko. A ja niosę Madzie. Pozdrów. Nie. Na rękach ją nosisz? Stary, taka kobieta. Paweł! Ja. Paweł, otwórz też mi szybko! Paweł, szybko! Czekaj, robię selekki. No coś tu biegło. To ja teraz przejmę Madzie, a ty się zajmij tym, co biegło. No on tu się rzuca i majta w moją stronę, w każdą stronę w sumie. Stary... On chyba sam nie wie, co umie. Ja tak mam w Fortnite, jak buduję, też nie wiem, że to robię. On po prostu klika randomowe przyciski. Tak jest, i tak wiesz. Ja tak wiem, bo... Ja tak mam problem! Musiałeś, Paweł, musiałeś, tak? One biegły same. Po to, że te drzwi otworzył w ogóle. No bo myślałem, że tam jest jeden tylko, gdzie ten? A potem duży wejdzie, też otworzysz się podkowo, tak? A ja szybko wyjdę na zewnątrz. Dzięki. Grunt to dobra taktyka, tak? Gdzie on jest? Chodź tu, chodź. Chodź do tatusia. Będę dobrym ojcem. Nie? Zobaczcie, mamy dwa pełne kosze kości, to znaczy jeden pełny, drugi się wypełnia. Wszystko po to, żeby wiecie, to ogrodzenie do magazynu. Ła, i... jeszcze dziwnie uderzył. Właśnie, czekaj, bo oni jeszcze nie widzieli magazynu. Pod waszą nieobecność, w takiej małej przerwie i przygotowanie do odcinka, wykończyliśmy magazyn. Tam wszystko jest już gotowe, z wyjątkiem tego płotu z kości. No i też zrobiliśmy taki living room, tak bym to nazwał. Mamy tu kominek, mamy tu kanapę. Jak w Simsach. Jak w Simsach, dokładnie. Mamy tutaj, wiecie, jakiś taki domeczek. Coś tu się jeszcze powstawia, żeby było pięknie i przytulnie. A to są schody na górę. Tylko nie wiem do końca, co na nich zrobimy. Czy to będą raczej, wiecie, mieszkanko sobie tu zrobimy, czy raczej taką platformę balistyczną jak tam, nie? Żeby strzelać do tych kmiotów. Jak się jeszcze okaże. Palisz te zwłoki? Si. Tamte kości podniosłeś, co spaliłem. Tak. Jeszcze włożę na miejsce. A ja się futrem dzika zajmuję, dlatego że plan na dzisiejszy odcinek, słuchajcie, to jest zrobienie ciepłego stroju, tak to się nazywa. Ciepłego kreatywne stroju. Nazwa, powiem ci. A że co? Kreatywna ta nazwa. Ale tak jest napisane, naprawdę. No dobra, powiedzmy, że ci wiem. Dlatego, że mieszkamy, wiecie, no, w sumie tak połowicznie śniegu, a połowicznie na trawce. To z całą pewnością taki strój, żeby nam w końcu przestało walić po girach. Ta trawka jest moja. Chciałbyś. A on mieszka w śniegu. Czekaj, odkładam mięso. Odkładaj. Zabiłeś tego cika? No. Dobiłem właściwie. Dostał włócznią takiego szpachla i wiesz, i zdech. Okej. Okay. To tak kości mi się nie mieszczą. Mam je od razu w płot ładować? Czy nie? Nie. Na razie to pojemniczka. Dobra, jak będą pojemniczki dwa pełne, to będziemy nosić. Od razu. No. Ja to sobie patyczki powkładam i ten. I zaraz zobaczymy, jaki jest dokładny przepis na to. Johoho! Okej, posłuchaj, przepis na to to jest tak. Ryba, zając. Oczywiście skóra z ryby, skóra z zająca. Cztery skóry z dzika, dwie szmatki, sześć skór z jelenia i dwie liny. O kurde. Dobra, to i tak musimy iść po rybę, tak? I po liny ja muszę po wszystko w zasadzie liny, iść. Liny to ja ogarnę tylko.
Ale co to za takie aż takie to, no. Co? Takie rozbudowane takie. Ładne? No bo to jest sufit od naszego living roomu i tutaj nie wiem co jeszcze zrobimy. Czy to będzie zabudowane i będziemy tu sobie spać i żyć? Patrz, umiesz tak? No. Dzień dobry. Będziemy sobie tu spać i żyć? Nie wiem, Paweł, tutaj stoi 6. To będzie domek, a na wyższym piętrze zrobimy taką strzelnicę do nich. Będzie katapulta, balista, wszystko. Dobra. A może teraz... chodźmy teraz zrobić sobie wdzianko. Co? Wdzianko chcę sobie zrobić. Tak, więc właśnie. Zobacz ile masz skór z... Co to mi tu się pokazało? Zobacz ile masz skór z dzika. Stoję na żółwiu. Zobacz ile masz skór z dzika. Wiem, stoję i siedzę na kuli. 3 całe. Ja mam 6, więc weź sobie jedną z magazynu, bo są tam. Jest chyba z 10 odłożonych. Więc tak, dzika mamy odhaczonego. Czekaj, gdzie ten skór? Tutaj. Nie? Środkowa nie. Chyba. Mam. Okej. Dobra, są dziki. 4 dziki musisz mieć. Teraz tak, 6 jeleni. Ty coś mi tu wsadził? Tu są... Aha, dobra, okej. Okay. To miały być króliki, ale bez znaczenia. 4 jelenie? Ja nie mam żadnego. No to czekaj, raz. 6 jeleni. 6 jeleni. Raz, 2, 3. 3 i nie ma więcej. Zostawię jaszczurki, bo nie są niepotrzebne. Jaszczurki załóż od razu na ten. Jako pancerz. I królik, czekaj, zając jest jeden, czyli ja mogę jednego zająca odwiesić, mam dwa i ty sobie go weźmiesz, więc czekaj, tak, gdzie jest zając? Tu jest zając, weź sobie jednego zająca. Okej. Okay. I teraz tak, 4 dziki. Mam. Okej. Okay. 6 jeleni. Mam 3, więc jeszcze 3 potrzebuję. Czyli ty 3, a ja 1. Zająca mamy. Szmatki 2 razy ja mam. 2 liny, to musisz mi pożyczyć linę. No i brakuje, nie, czyli ryba i jelenie. Idziemy w takim razie na polowanie czekaj, na jelenie. Czekaj. Co? Patrzę, a to będę miał na 2 liny. Dobra, ogarnę. Czyli co idziemy, po co? No na polowanie, musimy polować skóry, nie? Dobra, poczekaj, ja sobie tylko coś zezrę. A ja odłożę leki i wezmę na zapas tylko jedno pudełeczko. I w sumie właściwie mogę iść, jestem ready. Czekaj, bo chcę to zezreć i się nie da. No co jest? Królika chcę jeść. Dobra. Ja sobie zrobię tylko pancerz z kości jeden i go ubiorę, tak wiesz. Jeden zawsze więcej. Okej, okay, czyli co, możemy myślisz iść? Najedzony, napity? No nie napity, idę się napić z wody. Dobra, a ja już idę powoli w tą stronę, żeby wiesz, polować na te kałgany. Are you ready for sunshine? Are you ready for the game? Jo, to rekin też napisze, żeby nie zioła. Co? O, czekaj, było. Jest, dobra. A tu, no, to jest maczuga kanibala. Bawisz się maczugą kanibala? Cicho, Paweł, tropimy. Ale się kłam. A to brama, Jezu, co mnie straszysz. Paweł, zostawiliśmy kanibala. Co? No przed bramą leżą zwłoki, ale dobra, niech leży, będzie po strachem. Chodź, ty okay. Potrzebujesz 3 jelenie, a ja 1. Tak jest. A nie mamy żadnego, no to w sumie będzie fajnie. Cześć, kanibal. I rybę, potrzebujemy też rybę, więc jak będziesz widział oczko wodne, to po jednej rybce ładujemy sobie na widzitę. Dobrze. Ładujemy rybkę na widzitę, o Jezu. Jeleni! Jeleni! Pierwszy. Okej. Okay. Mam 6 jeleniów. Chodź, jeszcze co? O, oczko wodne. Ale... Bez ryb? Bez ryb. Ups. To znaczne utrudnienie. No. Ale nie poddajemy się, wciąż idziemy naprzód. Siekło mnie. Siekło cię. Żaba tam gdzieś jest. Kanibale mają zwyczaj ukrzyżowanie żab, także wiesz. Zostaw, bo tu może jakiś rytuał ich. A w sumie faktycznie. W 5 chyba odcinku, jak otworzyłem bramę, patrzę tam na kilku taka żaba, nie? Rozciągnięta. No, wyluje. Jeleń! Bier go. Ja tu też będę polował. I mam chyba stawik. Zniknął. Był i zniknął, stary, na moich oczach. Ale karpik drodny. Chodź do taty, chodź. Piotrek, nie, po prostu... Mam rybkę, jedną.
mam. Biegnę do ciebie. Też mam już dwie, już mam dwie, chodź. Masz też kanibale. Co? Nie trafiłem. Jeleniu, stój i czekaj, aż cię trafię. Z tobą to jak z dzieckiem, bierz go. Szybko, bek. Ja mam kanibala, bierz jelenia. Biorę. Jeszcze tylko dwa. Dobra, bawię się w takim razie rzeczkami. Paweł, I need help. No to spieprzaj stamtąd, co się będzie tam przyjmować. Wiele uciekał przed Madzią i jej mężem. Stary, jakiś sebik starantkę zabrał dziewczynę i ja mam uciekł? Nie. Nie wiem, mi się fajnie dzida biło. Co? Ryby łowię. Okej. Okay. Mam dwie ryby. Dwa dziki, dwa jelenie, dwie szmatki. Bierz jeleni w opór, bo potem jeszcze potrzebujemy dwa jelenie, wiesz? Ale surowe ryby wystarczą, tak? Tak, tak. Ile masz jeleni wziętych już? Cztery. Topimy go zaraz. Dobra. Posłuchał. To jest jedna z tych scen, które będą na początku odcinka po zmontowaniu. Okay. Topimy go. Mam cztery skóry jelenia, jeszcze dwie. To jeszcze cztery, bo jeszcze potrzebujemy więcej. Na późniejszą. A zmieści się do tej pompy? Ja pierjanie Pawle, chodź Paweł stąd. Co? No patrz tam. Jestem krzakiem. Mi tu. Czekaj, biegną, nie widzą nas. Dawaj, biegnij. No ziół, sztafeta, lecisz. Czekaj, bo wącha, kucnij. No kucam. Piotrek, on na mnie patrzy. Tak, na ciebie też, popatrz. Wiesz co, to chyba nie działa, to ukrywanie się, tak? Tylko coś. Nie! O, co teraz? Ja sam tu ciekaw, nie mam żadnej szans. Piotrek. Piotrek, do wody. Do wody, Piotrek. Chyba nie trafiłeś. Jak to? W niego trafiłem. Ale ty też się palisz. No, ja do wody wejdę, on nie. Czekaj, jesteś pewny? Jezu. To było dziwne, ale skuteczne. Patrz, uciekły, widzisz, boją się ognia. Wy nie, to chodź, ja wam pokażę, jak działa ogień. Dobra, czekaj, bo tam krokodyl jest, który się nie boi wody. Jest problem, bo on się wody nie boi. Czekaj. Bądź sushi. Czekaj, nie czaję, co się dzieje. Tyle tych ludzi tu naraz się ten. Z prawej idzie na ciebie krokodyl, za tobą, masz plecy. Co to jest on? Papier, musiał jeszcze jelenie upolować. Biegniemy stąd, chodź. No, chciałbym. Kanibale jeszcze ogarniemy. Spieprzaj. On nie wejdzie do wody, on się boi. Dobra, ale krokodyl wszedł do wody, stary. Ale krokodyl jest zwierzęciem wodno-lądowym, a kanibal jest zwierzęciem uciążliwym. Mówisz? Piotrek, no. Czekaj, nie trafiłem. A, trafiłem go, dobra, nieważne, płonie. Jest dużo tych krokodylów. Gdzie ty dawaj, jesteś? Tam pobieg. Chyba nam się dzień nam się kończy. Dzień nam się kończy? Szukaj jeloniów. Szukam. Dobra, one uciekały, mamy wolne już. No, jasne, dopóki znowu nas nie znajdą. No tak. Ej, tam się zbugował krokodyl, patrz. A dobra, nieważne. Nie było tematu, Sztuk dwie. Decyzja. Spierdzielaj! Tam strasznie mocno biłem te krokodyle, nie? No, tak na raz. No dwa. Ja patrzę, 7 kanibali. Tak, Piotrek, to ukrywanie się chyba nie działa. Kanibal? No, zdecydowanie nie działa. Chodź tu, szczylu głupi. Nie trafiłem? Idę po dzidę, a ty z nie walcz. Chyba cię zobaczył, Piotrek. Masz plecy? O, mam dzidę. Chodź tu. Cię nadźgam na mojego bolca, to zobaczysz. No to nieźle. Okay. On ma już dętkę. A ja nie mam. Dobra, Paweł, idziemy. W zielnik uważaj. Chodź, bo jeszcze mamy mnóstwo skórów.
Tak, z dwie minimum każdy musi zdobyć. A jeleni jak nie było, tak nie ma. Paweł? Ja nie będę czekał. No chodź, no to czekasz. No, bawię się w zielnik. Zielarz się znalazł. A może kiedyś moje zioła cię uratują? Nie. Ty masz mnie leczyć? Ty masz mnie leczyć? No ktoś musi, bo ty tak nie bardzo potrafisz. Ty nienawidzisz NFZ-u. O, już bez przesadyzmów. Uważam, że biorą pieniądze za to, że... to nieważne. No więc właśnie. No publicznie, bo jeszcze nie, potem nie wyleczą. A czekaj, w sumie i tak mnie nie leczą. Dobra, czekaj. Analiza sytuacji. Teren czysty, idzie dalej. Ej, no nie mam chieloniów jeszcze, no. Mam tylko 6 chieloniów. Mam 6 chieloniów tylko, potrzebujemy jeszcze... Ty potrzebujesz 2, nie? Mhm. Bo tam ten... Bo jeszcze mam plany na ten, na... pojemnik na włócznie. Ale to nie jest taki... No przydałby się, ale wiesz, jak go nie będzie, to ludzik, nie? To się można przy okazji kiedyś go zrobić. No, tak, tak, tak. Dlatego potrzebuję 2 jelenie dla ciebie, nie? Minimum. Si. Si, signore. Chodź. Dżunglisto. Jest takie słowo w ogóle? Dżunglista? Nie, chyba nie. Niebieskie, to dobre. Jakie dobre. O, rekrutki. A te są niedobre? Te kopio? Tak, ała, te faktycznie kopią, mle. Te już są okej. Ja sobie wciągam do mojej sakiewki. A, ja zjedam od razu. Albo się nam kończy dzień. Gdzie ty masz krokodyla? A nie, to jest szczurka. O, fejl. No bo taki za mogą miał. To niedobre. Chyba jelenie w nocy nie będę biegać, co? Nie wiem, stary, no ale póki co to tak bida. No, mamy 2, więc to w sumie słaby wynik. No, jak na... No, one się nie respią, no. Chodźcie, dobra, ja ich tu znajdę, czekaj. O, jeleń, nawet 2. Co? Czekaj, za nami, chodź tu. Czekaj, bo mi stamina siadła. O, tu jest jeden u mnie. Ej, przebiegłem, tego tu nie było. Przecież dostał! Ja trafiłem. Stary mój dostał i żyje. Uciekł z moją włóczną w dupie. Jest tą włócznie, stoi, jest tu dzieja. No, a ja go idę gonić. Mam? Czekaj, ja rzucę Paweł, okej? Okay? Masz. Ten, że niby lepsza włócznia to ten. Nie, że niby lepszy rzucający, wiesz? Rzucający. Rzucający był lepszy. Tak. Co jeszcze nam potrzeba? Tyle. Absolutnie nic, możemy wracać do bazy. Okej. Okay. Lewo, wiesz? Ja idę na trolkę, nie wiem ty. Ach, bo ty chcesz trolką zjechać. No, a po co ja idę tam? Od początku tam zmieszam. Patyki uzbieraj, jakbyś miał jakieś, wiesz, po drodze. Wiesz, bo mam full. Trzeba też sakiewkę na patyki zrobić. No, spoko. Dobra, słuchajcie, a w kolejnym odcinku zajmiemy się takim zbrojeniem, typowym zbrojeniem. Po to, żeby w jeszcze kolejnym pójść i zdobyć katanę w końcu, żeby mieć się czym bić z tymi gnojami. Zające polupało. ładuj, jak ciemno, jak w dupie. No to tak ciemno, ja wracam. Ja nie patrzę na twoje króliki, nie? To tam sobie królikami się zajmij sam. No kurde, dogrywka. Chorwacja, Dania. Znowu, ej, drugi mecz i drugi karne będą, nie wierzę. Nagrywasz? Co? Nagrywasz to? Co nagrywam? Jeszcze nagrywasz, czy już nie? No tak. Paweł. No ja nie wiem, kiedy ty nagrywasz, kiedy... No nie... cały czas nagrywam. Kończyłem odcinek, słyszałeś to? Po prostu mówię, że jest remis. Okej. Okay. Nie wiesz, że ja słynę z tego, że gadam rzeczy kompletnie bez znaczenia? W sumie tak. No więc właśnie. Dobra. Ty. Przynajmniej widzowie będą widzieli, kiedy nagrywamy. Tak, nagrywamy do dniu meczu Chorwacja-Dania. Sprawdźcie sobie w kalendarzu. Tak. Patrzcie, jaki jedzie. A tak to gwórcznią trafić w locie. Jaki skill. A spróbuj tylko. Taki skill. Przyjdzie tam do ciebie, wiem gdzie mieszkasz. Wow, drzewa są po drodze, uważaj. No, raczej nie przyjdziesz już. Drzewa są po drodze? Trzeba je wyciąć potem. Dobra. O kurde,
Fuck. Wolne mnie? Co? Dobra, nic. Dotarłem do domu już. Czuję się bezpiecznie. Potrzebny jest 7 skór jelenia, żeby zrobić kanapę. Mogę zrobić? Nie. Chodź tu. Okay. Za długo robiliśmy to polowanie, żeby teraz odpuszczać. Ale to może poczekajmy do dnia, będzie. Uwaga, przepis. Mówię ci, co masz dawać. Czekaj na mnie! Już. Si. Ryba. Dobra, nie da się, czekaj, coś poszło nie tak. Co jest? Też nie możesz? No, nie mogę. Bo tam jest napisane skóra z ryby, tak? Właśnie było napisane, czekaj. Było zdjęcie ryby, dobra. Co zacznijmy dalej? Cztery dziki. Gdzie są te dziki? Chwila. Cztery dziki mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Sześć jeleniów. Cztery, raz, pięć, dwa, trzy, sześć. Sześć, no. Zając. Okej, chwila. Dobra, masz zająca? Okay. Jedno zając. Dwie szmatki. O fuck, daj mi dwie linie, Paweł. No teraz? Teraz. Bo ja nie zrobię. Wszystko anulować, wiesz o tym? Wiem, było szybko. Daj mi liny. Masz, no tak. No nie bij mnie, tylko wiesz. Sorry. Masz, dam ci w szmatkach. Dobra, skóra jelenia jeszcze. Paweł więcej potrzebuje. No to się... No mówiłem dwie linie, ty mi dajesz 10 szmatek. Szybciej, bo już marznę, że muszę mieć kostium, szybko. Paweł? Dygocze zimna! No masz! Dziękuję. Paweł jeszcze. Dajesz mi szmatki, a nie liny. Zamarzamy. Dzięki, masz. Szybko. Cztery dziki. Dobra, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cztery dziki, sześć jeleni. 3, 4, 5, 6. No. Zając. Dwie szmatki. No. Dwie liny. No i czegoś brakuje. Więc właśnie. Widzisz, tam jest takie coś. No jest na zębatkę i zobaczysz, co to tak, może być. Tak, właśnie próbuję to obczaić. Czekaj, to jest królik, to jest dzik. To jest ryba? Nie, stary, to nie jest ryba, to... No to nie jest rekin? Może być rekin. No, będzie rekin. Że co, że głowa rekina? Idę się ogrzeć, tak. Albo głowa nie, prędzej. Tak myślę, czekaj, co to może być? No bo skoro nie ryba, no bo się nie da dołożyć ryby, nie? Nie da się. Fuck. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale... Będzie to rekin moim zdaniem. No to ups. Co teraz? Ja właśnie patrzę na jakiś poradniku, wiesz? Co to może znaczyć? Piłka tenisowa, ni... O, wytwarzanie przedmiotów. Worm suit, dobra. Służy za pancerz, lecz chroni przed wpływem zimna. Raccoon skin. 4 boar to mamy, 6 deer. Radcon. Co to znaczy? Nie wiem. Też nie wiem. Zaraz sprawdzę w necie, czekaj. Raccoon. Może rekin? Raccoon. Nie no, rekin to jest shark. Raccoon. Się okaże, że jakiegoś yeti musimy znaleźć i będzie śmieszny. Kuźwa stary, wiesz co to jest? Co? Shop. Co? To jest shop. Co ty zrobiłeś z tym drzewem? Ty, gdzie są shopy? Hej, przepraszam was bardzo, ale podjęliśmy decyzję, że nie będziemy nagrywać nowego odcinka o tym, jak polujemy na jakiegoś głupiego shopa, ponieważ to by trwało 2 minuty i byłoby nudne zwyczajnie. Więc postanowiliśmy z Pawłem, właściwie ja postanowiłem i kazałem Pawłowi, że pojedziemy gdzieś raz, upolujemy shopa i po prostu, kiedy będziemy już mieli skórę, nagramy to, tak jakby, żeby to dokleić. Paweł, robimy ten tego. Dobra, mów. Cztery dziki. Dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Shop. 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 Moje ulubione zwierzę w tej grze, naprawdę. Sześć jeleniów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czekaj, bo przypadkowo zjadłem rybę. Sześć jeleniów. Zając. Zając. Dwie szmatki.
i dwie liny. Jest! Ale jej. Fajne, jakie to jest, ty! Jakie bambiki z nas, ty! Teraz się wiesz, czego nam brakuje? Butów na deski. A potem Piotrek poszedł do kości. Prosto w kanion. Weź się z nim pogadaj, naprawdę. Patrz Piotrek, mam nową. Co? Piękna. Czekaj, bo patrzę, ale dobra, nieważne. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Kończymy ten odcinek, zapraszam was na kolejny, w którym, tak jak mówiłem, będziemy się zbroić do tego, żeby powoli iść po katanę, żeby Paweł mógł ponaparzać w kanibale. Normalnie. Także trzymajcie się i siema, elo, cześć.